Witam, jestem Andrzej Eisler, wasz leśnik w Beskidach. Mam kanał na YouTubie, taki trochę zaniedbany, bo kręcę dość prymitywne filmy z ręki. Ale ci, co mnie znają, wiedzą, że nie są to aż takie najgorsze filmy i treści, które tam przedstawiam. Jesteśmy przy naszej starej chacie w Beskidach, agroturystyce. W tej chwili dzisiaj wędzę, bo kończyły się nasze dobra, które wędziłem ostatnio przed Sylwestrem. Wędzak zbudowałem w lecie ubiegłego roku. No i od czasów debiutu jest, że tak powiem, dochodzę do wprawy, ale można powiedzieć z sukcesami. Staram się jak najbardziej po prostu wędzić długo, zrobić porządny żar w pobliżu. Tam na górze widzę łanie z cielętami pod lasem. Ja będę wędził z 5-6 godzin. Temperatura nie powinna przekraczać 60-70 stopni. W tej chwili jest nawet za mała. Muszę to zamknąć. No, tu jest stara chata w Beskidach. Niewiele miejsc noclegowych. Natomiast są różne atrakcje, takie jak baliarz, jacuzzi, salon do dyspozycji gości. Myślę, że bardzo klimatyczne miejsce, bo mnóstwo ludzi, którzy nas odwiedzali, bardzo sobie chwalą. A muszę się pochwalić, że te moje wędzonki są niesamowicie smaczne. Nie słyszałem, żeby komuś nie smakowały. Jesteśmy w żabnicy. Kilometr od skałki. No i to by było na razie na tyle. Gospodyni mnie woła na śniadanie. No pięknie jest tu. Mi się podoba, ale to nie chodzi o to, że mi się zawsze podobało w żabnicy. Mieszkamy tu dopiero 3 lata. Wcześniej mieszkaliśmy w Węgierskiej Górce. Ale podoba się bardzo naszym gościom. Trzymajcie się zdrowo, wasz leśnik w Beskidach, Andrzej Eisler. Hej!